Dzień dobry. Dzisiaj piątek, 5 kwietnia. Pozdrawiam serdecznie z Dzięgielowa. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten właśnie dzień. Z Księgi Ezechiela, 16 rozdziału. Wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. A także z drugiego listu do Koryntian. Uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Drodzy, przymierze. Przymierze to słowo, które najmocniej wybrzmiewa z dzisiejszych tekstów. Może ono nam kojarzy się z różnego rodzaju umowami, które zawieramy, podpisujemy, pieczętujemy w naszym życiu. Umowami zawierającymi warunki, ustalenia, prawa i obowiązki obu podpisujących je stron. Jednak słowo to w języku polskim, przymierze, oznacza mniej niż terminy hebrajskie. Terminy, które występują w Biblii hebrajskiej, jak berit, czy w Biblii greckiej, diateke. Berit i diateke oznaczają bowiem także przysięgę, obietnicę, uroczystą deklarację, uroczyste zapewnienie. Drodzy, Bóg wielokrotnie w Biblii, pomimo ludzkiego postępowania, wychodził z inicjatywą zawarcia wiecznego przymierza, przymierza berit. Przymierza wiecznego, którego gwarantem nie był człowiek, lecz on sam. Dlatego nawet szemrane zachowanie Abrahama, ani wiarołomne postępowanie ludu izraelskiego nie mogło unieważnić Bożego postanowienia. Dziś w Księdze Ezechiela Bóg mówi o odnowieniu przymierza z przeszłości, pomimo ludzkiej niewierności. To, co jest istotne, to fakt, że odnowienie nie zakłada unieważnienia, przekreślenia tego, co było, ale na nowo przywraca znaczenie tego, co było. Bóg, odnawiając przymierze, przypomina, że poprzednie dalej obowiązuje, dalej jest w mocy, niezmiennie. Pomimo wszystko, Bóg jest wierny. Kiedy o tym myślę, to przechodzi mi na myśl moment, wydarzenie naszego chrztu. W chrzcie Bóg wychodzi do nas i składa nam obietnicę, chociażby z Księgi Izajasza. Lecz teraz tak, mówi Pan, który Cię stworzył i który Cię ukształtował. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Moim jesteś. Są to słowa uroczystej Bożej deklaracji, która jest trwała, której nic nie może zmienić, bo wypowiedział ją Wszechmocny Bóg. Czasem w naszym życiu zapominamy o Bożej wierności. Myślimy, że ona się kończy, ma termin ważności albo wyczerpuje się pod wpływem naszego postępowania. Ale tak nie jest. To nieprawda. Bóg jest wierny i dlatego zawsze, zawsze, gdy tego potrzebujemy, możemy z pewnością przyjść do Niego, wyznać nasze winy, błędy, upadki i na nowo zyskać pewność, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Że On nas kocha i pozostaje wierny, pomimo naszej niewierności. I z tym przesłaniem zostańcie, drodzy. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.